się tam ślimaczy? Co się program? Lepiej chyba zbroić się, czy w zgodzie z Putinem żyć? No jak lepiej, jak lepiej. Tak to wszystko trwa. A, ale także no, sam, rozpoznaję, które jest zmontowane te urządzenia na samolotach typu AWACS. My możemy korzystać oczywiście z natowskich systemów, ale zawsze jesteśmy od kogoś uzależnieni, jesteśmy autonomiczni, co pan generał mówił. Więc to jest czas zasięgu tym na dużym i średnim posiadamy. Póki co one są 900 km dokładnie. To jest wystarczający zasięg. To są rakiety manewrujące. Oczywiście potrzebne są rakiety manewrujące ziemia-ziemia, czy też rakiety montowane na okrętach, który też na dobrą sprawę, i to jest kolejny jakby program, to jest problem. Problem polskiej marynarki wojennej, naszych sił zbrojnych. No jest linia Mysia i trudno. Się pogrąża w Bałtyku i nie widać tam żadnego takiego ruchu, który by pozwalał mieć jakąkolwiek nadzieję, że coś tutaj zmieni. Organizowane są konferencje z konferencji na konferencję, wygłaszane są różne tezy, różne wnioski, ale nikt nie podjął się tutaj normańskiej decyzji, żeby tą marynarkę odpowiednio przyjąć. Ja pamiętam, jak generał Skrzypczak był wiceministrem obrony narodowej, pomysł łodzi podwodnych, szybkiego zakupu łodzi podwodnych, przecież się pojawiał się pomysł związany z tym, aby polskie stocznie, które znajdowały się w fatalnej sytuacji, szczególnie stocznia marynarki wojennej, uczestniczyła w tych programach. Nie udało się. Nie udało się, ale to z względów politycznych przede wszystkim, dlatego, że było brak woli politycznej, żeby program okrętów podwodnych uruchomić. Ja tym nie definiuję, czyje były to okręty, bo mi wtedy dwóch startujących, to byli Niemcy i Francuzi, nie podjęto żadnej politycznej. Byliśmy rozdarci przez Paryż i przez Berlin, przez naciski polityczne, w związku z tym decyzji do dzisiaj nie ma. Oczywiście bardzo ważną jest rzeczą, którą pan pytał, co odbudowa marynarki wojennej, ale bez odbudowy polskich stoczni, bez uzdrowienia polskich stoczni nie będziemy mieli swoich okrętów, będziemy znowu skazani na zakupy okrętów za granicą. Mamy potencjał, mamy polską myśl techniczną, mamy licencję z okrętów Mekot, którą kupiliśmy w ramach korwety Gawron, możemy budować. Mamy doświadczenia z Kormoranem. Czemu nie budujemy? Uważam, że inwestycje w polskie stocznie wraz z zamówieniami z Ministerstwa Obrony Narodowej mogą pobudzić rozwój polskich stoczni i budować potencjał polskich medali. To wszystko to jest czas. Odbudowanie, inwestycje. My potrzebujemy teraz konkretnego uzbrojenia, konkretnej broni. Ja pamiętam, jeśli chodzi o marynarkę wojenną, jak były wiceminister już dzisiaj obrony narodowej, Bartosz Kownacki, miał pomysł zakupu używanych łodzi podwodnych, aby gdzieś tą bardzo kulejącą, enigmatycznie mówiąc, polską marynarkę wojenną wyposażyć w cokolwiek. To było dobre rozwiązanie, generał Komornicki. To jest oczywiście jakiś tam element, to nie jest, jeszcze nie rozwiązuje problemu marynarki wojennej. Ja nie wiem, czy ja generalnie jestem przeciwnikiem, żeby korzystać ze starych okrętów bez umowy przemysłowej, chociażby to jest minimum, dlatego że to generalnie to słabia skrzypca nie pozwoli budować zdolności naszego przemysłu obronnego, a bez tego nie możemy mówić, że mamy autonomiczną, suwerenną marynarkę wojenną, która jest w stanie operować w obronie naszego wybrzeża, skutecznie współdziałając z wojskami lądowymi, czy marynarką wojenną NATO, biorąc pod uwagę potencjał rosyjski, który jest przecież na Bałtyku. No i to jest jedna rzecz. I druga sprawa, przecież myśmy nic nie zrobili w zakresie infrastruktury portowej. Na dobrą sprawę, jak popatrzymy na infrastrukturę portową, to ona jest infrastrukturą portową umiejscowioną tak, jakbyśmy mieli dostęp do morza gdzieś takim wąskim gardło 40 km. No, proszę popatrzeć. Główny potencjał marynarki wojennej jest to Hel, Oksywie tutaj i tak dalej, więc Zatoka Gdańska. No jest coś tam w Świnoujściu, jest coś w Łusce, ale to nie jest to, co powinno być. Jest to wszystko nieprzemyślane. Co jest przyczyną tego stanu rzeczy? Generalnie ja uważam, to jest brak strategii. Dzisiaj w dalszym ciągu my nie mamy adekwatnej strategii obrony państwa. Mówię o użyciu sił tej strony militarnej. To, co było, strategia obronności, ona już jest przestarzała i jakby nieadekwatna do tego wszystkiego, co nastąpiło, jakie procesy nastąpiły w europejskim środowisku bezpieczeństwa, szczególnie na flance wschodniej. Przecież tu tak daleko idące zmiany nastąpiły w
wszystkich obszarach na dobrą. Ale sprawę. Trudno sobie chyba wyobrazić, że mamy nowej strategii, ale, panie redaktorze. Panie radny, mamy trudno strategii. Sobie chyba wyobrazić, że dzisiaj trwają, Polska jako trwają. Kluczowy sojusznik Stanów Zjednoczonych, ważny członek NATO, nie ma strategii, generał Skrzypczak. Nie ma strategii. Nie ma. Znaczy, narodowej strategii nie ma, a w konsekwencji nie ma doktryny wojennej, bo ona się rodzi z strategia obronna państwa, z tej strategii urodzi się, rodzą się doktryny, między innymi dla wojska doktryny. Tego nie ma. I to jest oprzyrządowanie później, się wiąże oprzyrządowanie. A z tego wymagania się rodzą operacyjne na sprzęt i urodzenie dla wojska, stosownie do tego, co jest zawarte w doktrynie obronnej i strategii bezpieczeństwa państwa. Te przeglądy strategiczne obronne to jest taki stały fragment gry wszystkich ekip rządowych, jakie się pojawiają. Jak pamiętam, przynajmniej cztery ostatnie ekipy rządowe, łącznie z tą, która teraz funkcjonuje, wszystkie robiły strategiczne przegląd obronny. Wszystkie miały wielkie definicje, wielkie hasła, tylko tak naprawdę tylko były wydmuszki. Wie pan, o Polsce trzeba myśleć poważnie. Mnie się wydaje, że stać chyba wszystkich teraz polityków NATO, wszystkich i z tych, którzy rządzą, i z tych, którzy są z opozycji, żeby skonsolidować myślenie o Polsce w sposób jednolity, żeby myśleć o bezpieczeństwie państwa polskiego. My naprawdę jesteśmy zagrożeni. Jeżeli tak dalej będzie się działo, jak się dzieje, to jesteśmy razem z Przybałtyką, jesteśmy państwami, które są najbardziej zagrożone agresją rosyjską. A dlaczego panie generale, pan jak był wiceminister obrony narodowej, nie tupnął, nie uderzył w stół i nie powiedział, trzeba to wszystko zrobić, bo inaczej jesteśmy nieprzygotowani, tak jak to przed chwilą usłyszeliśmy. Pan co? Tupał, ale niestety panie nie słuchał. Ja mówiłem o tym, nie chcę o tym mówić. Starałem się, udało mi się kilka programów uruchomić. Program Kormora Polski Stoczni. To jest wyjątek, ewenement historii na przestrzeni 30 lat. Program Borsuk, Polski Bojowy Wóz Piechoty. To z mojego pomysłu się ten program rodził. I wiele innych, chociaż Berak i tak dalej. Chodzi o co innego. Jeżeli nie będzie przyzwolenia politycznego, nie będzie strategii bezpieczeństwa państwa, doktryny obronnej, to my nie zbudujemy potencjału obronnego państwa polskiego. My możemy przez różne ekipy, mogą być formułowane największe plany, najbardziej optymistyczne plany, nie będzie się przekładało na zdolności obronne państwa polskiego. To armia i społeczeństwo, armia wyposażona, wyszkolona, gotowa do walki i wyedukowane społeczeństwo. Tego nie ma. Potencjał cały gospodarczy, potencjał obronny, bo przecież armia jest częścią tego potencjału obronnego państwa, to jest częścią, tą militarną, jakby ramieniem tym militarnym do realizacji zadań obronnych państwa. I to jest, ma być komplementarne, spójne ze sobą. To ja uważam, że dzisiaj już dojrzał czas, że strategia obronności powinna być harmonijna. Teraz i godzina śmierci naszej kamy. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz konsensus się. Jak była na początku, to teraz i zawsze i na wieki. Tam są już rzeczy. Panu celebna i błogosławiona, o Pani nasza, oraz rodziczko nasza, pośredniczko nasza, pośredniczko nasza, celem Pani na jednej stronie, na polecie, w Radio Kończyki. Przestań. Thank you.
trucika. Choroba, dzisiaj deszcz, śnieg. Śnieg z deszczem, tak. Śnieg z deszczem, tak. Już szatan diabeł załatwił 92, że nie gra. Tak. Tak. Dziadu, nie wrzeszcz. To po prostu nie jest śpiew, tylko darcie mordy. Dopiero powstać, no to przecież przechodzi ludzkie pojęcie. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, to KFM, Eurokoncie i to Marvi, Baby, Langstrom, Extra, naprawdę są duże zakłócenia w przyrodzie. I tak, tu niby deszcz, niby śnieg, nie wiadomo co. Patrz, Pani Jasnogórska, widzisz? Bowiem każda z Was, wsłuchując się w słowa płynące z Nazaretu, powtarza za Maryją: Pani Jasnogórska, oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. I w tej wypowiedzi zawiera się jak gdyby prototyp każdej profesji, poprzez którą każda z Was ogarnia całym swoim jestestwem tajemnicę łaski, wyjątkowej, przekazanej w powołaniu zakonu. I każda z Was, podobnie jak Maryja, wybiera samego Jezusa, boskiego oblubieńca. Dla Niego, dla Jego miłości, pragnie żyć bez reszty, realizując śluby, ubóstwa, czystości, posłuszeństwa. A poprzez te śluby każda z Was pragnie dawać świadectwo życia wiecznego, które przyniósł nam Chrystus w swoim krzyżu i w swoim zmartwychwstaniu. Drogie siostry, bezcenny jest ten żywy znak, jaki każda z Was stanowi pośród ludzi. Tak więc powiem, bardzo ważne jest wszystko, co czynić, ale jeszcze ważniejsze od tego, cokolwiek czynicie, jest to, kim jesteście, że jesteście i kim jesteście. Ogarniając wiarą, nadzieją i miłością,
samego boskiego oblubieńca. Ogarniacie go zarazem w tylu różnych ludziach, którym posługujecie. Waszym powołaniem jest inaczej miłować człowieka, pełniej miłować człowieka, miłować go tam, gdzie już miłować inni nie potrafią. Ogarniacie tego Chrystusa w chorych, w starcach, w kalekach, w pośledzonych, którymi nikt inny prócz was zajmować się nie potrafi, bo do tego trzeba heroicznego zaprawdę poświęcenia. Ja do dzisiaj mam w oczach wszystkie te domy, dzieci upośledzonych, chociażby jeden z pierwszych, który wizytowałem w Wadowicach, gdzie pracują siostry, siostry nazaretanki, w innych miejscach inne siostry. Nie chcę tylko nazaretanek chwalić. Wystarczy tam przyjść, wystarczy tam zaprowadzić kogokolwiek. Niech tam przyjdzie najbardziej zagorzały wróg Pana Boga, niech postoi chwilę i niech popatrzy. Jeżeli jest w nim trochę człowieczeństwa, musi wyjść stamtąd wstrząśnięty do dna duszy. I to wstrząśnięty równocześnie obrazem tej niedoli człowieka, małego dziecka. I równocześnie wstrząśnięty miarą tego poświęcenia. My wiemy dobrze w Polsce, że tam nikt inny nie pójdzie, że dlatego nikt inny się nie poświęci, tylko ta, która się poświęciła Chrystusowi samemu i która w człowieku widzi Chrystusa, tym najbardziej upośledzonym. Znajdujecie tego Chrystusa w dzieciach, w młodzieży na katechizacji, w różnych dziedzinach duszpasterstwa, przy boku kapłana. I jesteście bardzo często dla tych dzieci na katechizacji i dla tej młodzieży uzupełnieniem braku serca, które niesie z sobą dzisiejsze zaspieszone, a także zmaterializowane życie środowisk rodzinnych. Ten brak serca nieraz musicie uzupełnić, a czasem tylko potwierdzić. Same wiecie najlepiej, nie będę wam mówić. Tego Chrystusa znajdujecie w najprostszych posługach, chociażby i tych kuchennych, chociażby i tych służebnych, których wam nie brak. Zarówno w tych posługach, jak i w pracach, które wymagają głębokiego czasem wykształcenia. Bo przecież i na katedrach uniwersyteckich znajdują się już dzisiaj na świecie, a w Polsce także siostry zakonu. Nieważne to, gdzie się znajdują. Ważne to, kim są. I ważne to, że tam, gdzie są, dają świadectwo Chrystusowi, że tego Chrystusa znajdują go wszędzie, tak jak ta oblubienica z pieśni nad pieśniami, która mówi, znalazłam umiłowanego mojej duszy. Drogie siostry, oby Polska cieszyła się waszym ewangelicznym świadectwem. Oby nigdy nie zabrakło tych serc gorących, tych dusz radykalnych, ewangelicznym radykalizmem, które przybliżają Chrystusa
bliźni, które przybliżają miłość bliźni. Jesteście oblubienicami Ducha Świętego. Waszym powołaniem jest miłość. Przybliżać, uobecniać, zwłaszcza tam, gdzie jej brak. Obyście, drogie siostry, zawsze radowały się radością waszego powołania, nawet wówczas, gdy przychodzi wam doświadczać wewnętrznych trudności, bo wiemy, że tak bywa, drogi życia wewnętrznego są nieraz drogami duchowej ciemności, a także i zewnętrznych cierpień, bo i tego życie na pewno wam nie oszczędzę. Pragnę jako wielki dzisiejszego spotkania o to wszystko, co powiedziałem i o bardzo wiele jeszcze innych spraw, których trudno wypowiedzieć, w intencji każdej z was, w intencji wszystkich waszych rodzin zakonnych, w intencji całego świata matczynego i siostrzanego, sióstr zakonnych w Polsce, wszystkich osób konsekrowanych przez trojakie śluby wedle rad ewangelicznych, ubóstwa, czystości, posłuszeństwa, w intencji wszystkich was i w intencji nowych powołań na tę wspaniałą ewangeliczną drogę sprawować tę najświętszą wiarę wspólnie z moimi braćmi w biskupstwie, a także przy uczestnictwie wszystkich tutaj zgromadzonych pielgrzymów. Amen. Wysłuchaliśmy słów Ojca Świętego Jana Pawła II, wygłoszonych 5 czerwca 1979 roku na Jasnej Górze podczas spotkania z siostrami zakonnymi. Państwo Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach. Zapraszamy do wysłuchania porad kulinarnych. Witam serdecznie wszystkich sympatyków porad kulinarnych. Dzisiaj szczególnie i gorąco witając, proszę o wsparcie, o pomoc, o współpracę, bo to dzisiaj porady kulinarne z udziałem naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że jak zawsze nie zawiodą nas Państwo i wspólnie będziemy mogli dzielić się swoimi umiejętnościami kulinarnymi. Szanowni Państwo, tydzień temu siostra Teresa zaproponowała nam karnawałowe i tłusto-czwartkowe już wypieki. Były to między innymi oponki, ale nie zdążyła podzielić się z nami przepisem na wykwintne pączki. I ja w związku z tym postanowiłam przypomnieć Państwu przepis na pączki siostry Leonilli. Siostry Leonilli, którą gorąco w tym miejscu pozdrawiam. Siostra Leonilla od początków istnienia radia była gospodarzem porad kulinarnych, dzieliła się z nami swoimi umiejętnościami kulinarnymi i proponowała nam wiele, wiele smacznych potraw. Między innymi miała wiele różnych przepisów na takie tłusto-czwartkowe wypieki. I dzisiaj właśnie przypominam Państwu jeden z takich przepisów na wyborne, dobre, smaczne pączki. Jest to dosyć duża porcja, porcja na kilogram mąki. Jak zawsze możecie Państwo pomniejszyć lub powiększyć ten przepis podstawowy. Ja podaję go na kilogram mąki, tak jak to siostra Leonilla nam podawała. Już w tej chwili mam nadzieję, że
przybory do pisania są przygotowane, więc już w tej chwili dzielę się z Państwem tym przepisem, a przypominam numery do studia Radia Maryja w oczekiwaniu na Państwa propozycje również w tej audycji dzisiaj. 56 655 23 55 to numer dla Państwa, którzy dzwonią z Polski Północnej. Dla słuchaczy z Polski Południowej jest to numer 56 655 23 56. Dla wszystkich, dla z całej Polski 536 600 100 i 536 600 200 to jest numer w telefonii komórkowej, a więc zewsząd można telefonować. I również dwa stacjonarne numery dla naszych rodaków z zagranicy kraju to 48 56 655 23 33 i drugi numer taki sam o końcóweczce 66. Wszelkie numery już Państwu przypomniałam, a teraz już przepis na pączki z propozycji siostry Leonilli. Potrzebujemy do wykonania tych pączków kilogram mąki pszennej, jedną szklankę cukru lub mniej. Tutaj nie musimy tego cukru tak dużo podawać, bo każde pączki zawsze pudrujemy lub oblewamy lukrem, również nadziewamy marmoladą czy różnymi konfiturami. To też już daje słodycz, więc możemy tutaj z powodzeniem trochę mniej cukru dać niż jest w przepisie. A więc kilogram mąki, szklanka cukru lub mniej, jedna szklanka żółtek, a więc tyle jajek, tyle żółtek, ile wejdzie do jednej szklanki, i jedna szklanka tłuszczu, a więc roztopione, no aby pączki były wykwintne, to niech to będzie masło. Można pół na pół z olejem też, ale tu siostra nie określała bliżej. Jedna szklanka tłuszczu, takiego jaki mamy do dyspozycji. Do tego potrzebujemy dwie szklanki mleka. Powtarzam od początku. Kilogram mąki, szklanka cukru lub mniej, szklanka żółtek, szklanka tłuszczu, dwie szklanki mleka, 10 deka drożdży, 10 deka drożdży. Zawsze pytaj się, zastanawiaj się, czy Pan Jezus Chrystus by tutaj o drożdżach, o jajkach gadał, o szklance mleka, o jednej szklance mleka, o dwóch szklankach mleka. Czy Pan Jezus Chrystus by gadał? Wszystkie składniki potrzebne do wykonania tych pączków z przepisu siostry